Jestem graczem od urodzenia. Ukończyłem setki gier, wiele z nich na 100%. Ale to dla mnie wciąż za mało. Poszukując wrażeń, nakładam na siebie coraz więcej, byleby dopamina uderzała mi coraz bardziej do głowy, jednocześnie przekraczając kolejne gamingowe granice. Cześć, jestem Profesor Nioru i witam Was w kolejnym projekcie, w którym chcę wyciskać z gamingu jak najwięcej. Nienormalne wyzwania, próby cierpliwości i ogromna dawka skilla. To wszystko i jeszcze więcej znajdziecie tylko tutaj i tylko teraz. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym graczem, nie waż się wychodzić i zacznij seans. Witajcie w Profesorskim Wyzwaniu. Na początku chciałbym Was wprowadzić w kontekst podejmowanego wyzwania. Kocham horrory. Adrenalina i strach przed niewiadomym to coś, co bardzo lubię doświadczać. Uwielbiam też gry z tego gatunku maksować. Dlatego dawno temu, jeszcze sprzed ery profesora, podjąłem się próby wymaksowania jednej z moich ulubionych gier, która jest straszna. Outlast. Na własne życzenie zostajemy uwięzieni w tej grze w ośrodku psychiatrycznym wśród psychicznych ludzi, z którymi musimy jakoś sobie poradzić. Uczucie osamotnienia i niewiedzy w klatce, do której sami weszliśmy. Za pierwszym razem gra robi mega wrażenie i równie skutecznie straszy, zarówno jumpscarami, jak i strachem przed niewiedzą. Po jakimś czasie do tej gry został również wydany dodatek. Whistleblower, nazywany też przeze mnie prześmiewczo gwizdaczem, który wprowadzał nowych naganiaczy do strachu i rzucał nas w inne buty protagonisty. Mimo trochę słabszej kampanii, dodatek dawał naprawdę radę i przeżycie w takim miejscu zdecydowanie było warte ogrania. Zwłaszcza jak się zrobiło ultimatywny challenge, który był zarówno dla podstawki, jak i dodatku. Osiągnięcia te wyglądały dość niepozornie. Ukończ gry w trybie szaleńca. Na czym polegała ich szaleńczość? Ano, wystarczy przejść grę na najwyższym poziomie trudności. Proste, prawda? Ale ten poziom trudności nie tylko sprawił, że protagonistę zabijała byle klepka na muchy, to na dodatek, jeżeli taka śmierć nastawała, kampanię trzeba było grać od samego początku. Tak, proszę Państwa, to był tak zwany perfect run. Nie można było sobie pozwolić na żaden maluteńki błąd. Nie pomagał fakt, że po drodze trzeba było jeszcze zbierać bateryjki do kamery. Bez nich mogliśmy co najwyżej zobaczyć swoją srającą dupę. I w ten sposób Outlast mógł straszyć na jeszcze jeden sposób. Dzięki temu do gry dochodził jeszcze jeden najbardziej naturalny i największy strach każdego człowieka. Lęk przed śmiercią. W połączeniu ze strachem przed niewiadomą gra naprawdę stawała się koszmarem do przeżycia. I te wyzwania udało mi się zrobić. Ale dlaczego tak dużo wstępu poświęciłem tej grze? Jakiś czas później zainstalowałem sequel do tego znamienitego horroru. Outlast 2. Jak to ja, myśląc, że dam sobie radę, od razu wziąłem się za ogrywanie tej gry na najwyższym poziomie trudności. I po streamie odłożyłem grę na później. Jakiś rok temu wróciłem do tej gry, ale tym razem po prostu, żeby ją ograć w ramach mojego małego maratonu twitchowego. 31 dni grozy, w którym grałem tylko w gry horrorowe. Outlast 2 znalazł się wtedy na liście. I raczej wszyscy ówcześnie znajdujący się na czacie byli rozczarowani. Outlast 2 ponownie wrzucał nas do nieznajomego miejsca, ale zamiast do ośrodka dla ludzi zdrowych inaczej pojawialiśmy się w wiosce, w której odłam katolicyzmu wszedł za mocno na psychę i w której dyktuje życie każdego z jej mieszkańców. Dyktuje tak, że musimy umrzeć, gdyż jesteśmy spoza wioski. Zdrowomyślący człowiek od razu pewnie by uciekł, ale nie nasz bohater. Wraz z nim leciała w helikopterze jego narzeczona, bo chciała nakręcić jakiś durny reportaż o osobie, którą znaleziono martwą na granicy cywilizacji i odludzia. Nie jest to już pasjonujące miejsce jak psychiatryk z jedynki. Nie jest to jednakże powód, dlaczego każdy był rozczarowany, ale to też nie jest recenzja produktu, więc ruszajmy dalej. Po ograniu kampanii i zrobieniu praktycznie wszystkich osiągnięć nastał czas na zrobienie ostatnich dwóch. I wtedy stało się coś, czego się nie spodziewałem. Outlast 2 okazało się być pierwszą produkcją, w której wyzwanie mnie pokonało i zniszczyło psychikę. Zazwyczaj staram się domaksować grę do końca, o ile nie czuję znużenia grając w nią, ale w tym przypadku gra okazała się posiadać bardzo wysokie progi. Dlatego wyzwanie odstawiłem w kąt i kurzyło się w odmętach Steama. Aż do dzisiaj. W końcu się udało. Zostałem Mesjaszem. Już jest oficjalne nagrywanie włączone. Rzecz jest taka, naprawdę nie będzie mnie dziwiło to, że przy tym challenge'u będzie siedziało mało osób, ze względu na to, że ten challenge jest mega kurwa głupi, ale ten challenge chcę zrobić na streamie, bo uważam, że wykonanie tego challenge'a jest w chuj trudne, ale nie z tego powodu, że challenge jest trudny, tylko
Z tego powodu, że gra jest źle skonstruowana na tyle, że ludziom nie będzie się chciało siedzieć. Ale za to mam jedno przygotowanie, które zrobiłem sobie wcześniej. Proszę państwa, ja mam taki zeszyt do gier. I Seng wyglądał tak, że jeżeli ktoś pamięta, kiedy ja podejmowałem się pierwszy raz Outlast 2, to pamiętaj, jak ostatni challenge jest mega kuźwa źle zrobiony. Bo to jest około 2,5 godziny ciągłego grania. Poświęciłem 2,5 godziny, by obejrzeć gameplay gościa, który zrobił ten challenge. I ja mam spisane dwie strony notatek z tym, co trzeba zrobić. Więc nie będzie już czegoś takiego, że gram na ślepo, tylko sobie przygotowałem jakieś notatki, żeby to robić, ale to wcale nie znaczy, że nie będę susceptible, czyli jakby wrażliwy na to, na błędy. Jeżeli zrobię błąd, kurwa fucking game over, wracam od początku. Jaki my challenge będziemy dzisiaj robić? Przejść grę od początku do końca, korzystając tylko i wyłącznie z dołączonej baterii do kamery oryginalnie. Co to oznacza? Oznacza to, że A. Nie mogę ani razu umrzeć w grze, bo jeżeli umrę, zaczynam od początku. B. Nie mogę zbierać żadnych baterii, żeby przeładować kamerę. Inaczej rzecz mówiąc, muszę oszczędzać na Night Vision. Jeżeli przeładuję baterię, achievement puf, gone. Wtedy będę miał okazję tylko na ukończenie tego. Dlatego i gdzie jest przeładowanie baterii? Wymiana baterii. Wypierdalasz tutaj. I dzięki temu już nigdy więcej nie będę musiał wciskać R przez przypadek, żeby przypadkiem przeładować baterię. Bo tak się zdarza, że chyba na samym początku gry mamy jeszcze jedną zapasową baterię. Nie wiem, czy jesteście gotowi, bo ja na pewno nie. Więc uwaga. Lecimy, nowa gra. I to jest ten problem. Szalony. Symulator życia. Raz umieramy i widzimy się na początku gry. Dobrze, zacznijmy to. Tryb szaleńca to prawdziwe doświadczenie, które przyprawia ciebie atak serca. Dosłownie. Maksymalny poziom radości, brak punktów kontrolnych. Liczymy, że stracisz cały dotychczasowy postęp i rozpoczniesz grę od nowa. Jesteś gotowy cierpieć? Nie. Wyzwanie oficjalnie rozpoczęte. Rozpoczynamy grę od kilkuminutowej scenki w helikopterze, którą będziemy musieli przeboleć za każdym razem, jak umrę, a następnie trafiamy do szkoły. O nie, jesteśmy sobie w jakimś korytarzu w chrześcijańskiej szkole. No nie, otworzyła się szafka, ja pierdolę. Ta gra nie daje mi po prostu jakiejś rozgrywki. To jest okropny challenge? Halo? Tak, zaczynamy z przytupem. Mam jeszcze drugi zeszyt. To jest zeszyt, który nazwałem timelapsy. W tych timelapsach piszę już pierwszą rzecz. Na moim nagrywce 17 minut. Crash gry. Kurwa mać. Wiecie, co to oznacza? Oglądamy cutscenkę w śmigłowcu od nowa. Od razu pojawiła się myśl, a co by było, gdyby Crash wystąpił daleko w grze? Crash gry jest straszniejszy niż cała gra, change my mind plus jeden. Teraz to jest, naprawdę, w głowie mojej już jest taka psycha, że jeżeli mi wywali grę w połowie, to aż... Wolałem jednak o tym nie myśleć. Po strasznym nawiązaniu do lśnienia... No dobra, wstawaj, gnoju. Mamy... City to Burn. W końcu rozpoczynamy właściwą grę w Outlast 2. Na początku jesteśmy super bezpieczni. Przestrzegam, tutaj będzie dużo momentów, w którym będę biegł w ciemności, ponieważ w tej grze, jeżeli chcemy zrobić to achievement na jedną baterię, musimy jak najwięcej baterii zachować na koniec gry. Aż do pierwszego kontaktu z najbardziej rozpoznawalnym przeciwnikiem z dwójki. Martą. A przynajmniej byśmy mieli, gdyby nie zdarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. O, idzie. Idzie tam. Dobra. No to tak. Co robimy z Martą? Ona biegnie. Pani Marto? Nie sfokusowała się na mnie. Teraz to ja mam Pietra. Bo powinniśmy ją ominąć. Ale chyba właśnie ją zrobiliśmy w bambuzut. Nice. Zespawnowałem ją. Najsik. Nie przyzwyczajajcie się. Skill znikania Marty został utracony po tym streamie. Następnie szybki slalom pomiędzy wieśniakami i... Jak dobiegniemy do tego momentu, jesteśmy bezpieczni. Szybkie zwiedzanie kościoła dalej i spotykamy się z narzeczoną, którą szybko tracimy w spotkaniu z Valem, największym popierdoleńcem, którego uwielbiam. O, i to jest babochłop. I on... Ona, ono... Bardzo chyba lubi lody w rożku. I ta płeć tej osoby nie jest do końca znana.
odwiedzamy po raz pierwszy szkołę. Ta, gra rzuca jeszcze nas w segmenty szkolne, które są jasnym punktem Outlast 2. Znacznie bardziej angażują te segmenty gracza tajemnicą, co w ogóle jest nie tak z Jessiką. Paręnaście minutka scenek później i segment, który byłby trudny, gdyż musielibyśmy kleić się w kukurydzy, gdyby nie jeden prosty serek. Przechodzimy tędy. Biegniemy tu. I biegniemy tu. Co? Chłop tu jest. Nie wiedziałem, że tu chłop jest. Następnych kilka fragmentów nie sprawiało zazwyczaj żadnych problemów. Nawet jeżeli goni nas sama Marta. Odpalamy. Raz. Dwa. Trzy. Buu! O nie! Pani starsza z nożem. Proszę mi pokroić cebulę. Naucz mnie jak siekać cebulkę. Tu pustkowia, tam wiocha, jest też między nimi szkoła. Czekaj, co się tu robiło? A! To! Tu. Typowy let's play Outlast 2, grany na Katarynce. Tak dokładnie to robię, to jest prawdziwy challenge. Katarynka Challenge. Aż docieramy do segmentu pościgowego. W tych dwóch fragmentach musimy dobrze manewrować nad i pod przeszkodami, by lecieć wciąż do przodu. Chwila nieuwagi, możemy stać się nowym mięsem na kebaba, lecz nie są to trudne fragmenty. Po nich docieramy do słynnego już na moich streamach. Moment. Marty. I teraz ważna rzecz. Bo tu jest wózek, który musimy pchać. Musimy w nią jebnąć. Jebliśmy. I teraz tak. Czekamy. Ona sobie przejdzie. Możemy iść. Dobra, i uciekamy. Teraz jak ona przejdzie. Dobra, już. Trzymaj! Dobra, uciekamy! Dobra, znowu. Ona przejdzie. Przeszła. Biegniemy i już pchamy do końca. Ja pierdzielę, tutaj pierwszy raz mi stanęło trochę serducho. Skakuj! Uuu, let's go! Dobrze, mamy to. Bo ona już nas nie zepchnie. Damy jej buta w mordę. Dobra, pierwszy najgorszy segment z Martą zrobiony. Kolejnych parę minut niepomijalnych cutscenek później, które wolałem spędzić na telefonie. Pasjonujące te tortury, róbcie sobie tam dalej. Uciekamy przed wieśniakami w niezbyt trudnej sekwencji skradankowej z rosnącym zbożem. A następnie szybkie odwiedzenie młyna, by znaleźć kołowrotek do tego, by otworzyć sobie drogę dalej. I kolejny raz spotykamy Martę. Albo... I teraz tutaj jest bardzo fajny exploit, który dowiedziałem się z filmu. Bo ten fragment był jednym z najgorszych w całej grze i ja nie wiedziałem jak go przejść. Bo tak, bo tu się spawnuje kolejna Marta, a my możemy ją bardzo łatwo zeksploitować. W sensie, można ją zdespawnować po prostu. Idzie, więc... Zwiewamy teraz tu. Przyciskamy się tu. Inspektujemy sobie to. To. I właśnie robimy sequence break. Dzięki temu Marty tu nie ma. Nie ma jej nigdzie. Więc możemy sobie w spokoju przejść dalej. Ktoś musiał to tak rozkminić, żeby ten segment zrobić. I chwała tej osobie za to, że to odkryła. Bo segment tutaj z tą Martą jest absolutnie... okropny. Będziemy zaraz kapitanem Hakiem. Dzień dobry. Z Mahakamu. Więc to co robimy? Bierzemy. Idziemy powolutku, żeby zregenerować sobie staminkę. Chyba jest zregenerowana. Odchodzimy do tutaj i biegniemy. Więc cyk. Szybko aktywujemy to. Dwa razy szybko, raz,
dwa i biegniemy, 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 biegniemy i cyk, mamy to. O nie, Marta nas pochwyca, ale co my jej damy? Z buta w mordę drugi raz. W końcu trafiamy do kolejnego rozdziału, który jest o tyle charakterystyczny, gdyż docieramy do trzeciej grupy zamieszkującej tę powaloną wioskę. Trendowatych. Ale przy okazji można tu spaść i umrzeć, więc ja tego nie chcę. Dobra, i tutaj też nie mogę spierdolić tego. Bo tu jest wioska syfilisowych ludzi. O dobra, to jest chłop, który chce na nas narzygać, więc to jest dobry jumpscare. I tu moglibyśmy ten, ale my musimy tu spaść. I od razu staniemy i tu jest ten cały Lyrd. Kurwa, kto mnie walnął? Dobrze. Teraz na lewo. Biegnij. Bo jak nie zdążysz, to umrę. Dobra, jest, mamy to. Dobra, i teraz co tutaj mamy do zrobienia? Szkoła 2. Otwórz łazienkę. Tu jest ta łazienka. Dobra, łazienka jest otwarta. Naprawdę ma to więcej sensu, tylko cierpliwości, poczekajcie. Teraz bodajże moment, który zdecydowanie każdy zapamiętał z gry. Ukrzyżowanie. Ale my mamy to w dupie. Fajnie rozmawiać, kapitanie, pozwolę, kiedy ciebie przybijają do krzyża. Witaj na Slimach Juniora. Zapraszam do subskrypcji. Jestem mesjaszem dla chorych ludzi. Tak, nie pytajcie, to jest Outlast 2 bez kontekstu. Zgarniamy bandaż, leczymy się w bezpiecznym miejscu i zwiewamy przed bonusami BGC. Do momentu ponownego spotkania z Lyrdem. Jeżeli nadal się go nie boicie, you should be. Dobra, i to jest najgorszy syfiasty moment. Tutaj zawsze umierałem przy tym śmieciu. Zawsze mi strzelał headshota w głowę. Ten cały Lyrd, bo ma takiego chłopa, na którym chodzi. I on ma łuk. Ten mniejszy konus. To jest Lyrd. I on strzela z łuku. I on potrafi bardzo dobrze w nim celować. I tutaj w tej grze nie wiedziałem o tym, że postać może bardzo długo wstrzymywać oddech, więc po jakimś czasie po prostu się wynurzałem i dostawałem headshota. Więc dobra, skaczemy. Idziemy. I już. Musimy poczekać do momentu, w którym przestanie na nas jakby patrzeć. Jeszcze patrzę. Przestał patrzeć. Dobra, i teraz na chatę. Szybko. Bierzemy kamerę. I fajnie. To jest mój osobisty rekord. Na razie. Na 1,5 minuty. Bum. Kurwa, nie w tą stronę! Ta. Od tego momentu szkoła już nie jest bezpiecznym przerywnikiem od uciekania przed wieśniakami. Nie wiedziałem, gdzie biec. Mogłem sobie skorzystać z tej latary. Wiecie, co to oznacza? Licznik śmierci 1. No to pobiłem PB o całe 2 minuty. Było tak dobrze. Ale chciałem zeskamować, wziąć kurde, nie iść bez latary. Ale zrobiłem 360 wokół siebie i wbiegłem w chłopa. Jak na pierwszą próbę i tak nieźle poszło, ale w tamtym momencie łaknąłem więcej sukcesów. Czy druga próba okazała się równie dobra, co pierwsza? Welcome to Outlast 2. Pierwsze nic się nie wydarzyło. Nic nie widzieliście. To jest świeża gra. Teraz możesz mieć więcej PB. O, więcej PB! Boogers! Muszę jakoś rozmaicać ten teraz materiał. O, zaraz będzie ten, lizacz lodów. Albo lizacz loda. Nie lubię Outlasta 2. Też nie lubię Outlasta 2. Bo Outlast 1 to była groza, a 2 to tylko groteska. Zgodzę się. Najlepsze segmenty nieironicznie są w szkole. Ale wioska to jest jakieś gówno totalne. Są tak karykaturalne postaci. Fabuła jest do dupy. Wszystko to jakby halucynacje. Przez budynek, który widzisz raz w grze? O, właśnie skipnąłem to! Nie odepchnął mnie chłop. No i o to chodzi, tak się grę przechodzi.
Outlast 2 be like. R-word, ale nekrofilia, ale P-word, ale inst. Tak. W jedynce masz, śmieszni ludzie, którzy chodzą nago i są jednocześnie groźni, bo chcą cię zabić. Po prostu chcą cię zabić. I opanowali cały ten kompleks. Pogers. Outlast 2. No siema, siema, jesteśmy kultem i zabijamy nienarodzone dzieci. I mamy w ogóle rozłam w kościele, jest druga grupa, która jednak chce, żeby dzieci były rodzone. No i ogólnie wszystko to się dzieje w twojej głowie, bo masz halucynacje. I my też mamy halucynacje, bo jest obok nas taki budynek, który widzisz tylko raz w grze. I tam te takie błyski śmieszne są. Nie wierzę, chłopaka, co stoi sobie w oknie. Katarynka! Najlepszy gameplay, patrzcie. Uwaga. X10 gameplay. Może uda mi się. Uda mi się. Uda mi się. Uda mi się. Nie! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Moment. Marty. Okej, nie było może i lepiej, ale też i nie najgorzej. To może próba numer 3. Nie! Otworzyła się szafka. O nie, najgorzej. Patrzcie, zaraz go sprankuję. Pa, pa, pa. Nie jest chyba zadowolona. No ta gra jest normalna. To jest typowy dzień w Bydgoszczy. Przepraszam, Bydgoszczan. Trochę tak jest, potwierdzam. Ona idzie se tędy! Nie! Nie tędy, kobieto! Upierdoliło cię? Tak! Kurwa! Nie! Czekaj! Żyje! Żyje! Nie, nie żyje! To może czwarta? Nic nie widzieliście jeszcze. Nie wierzę. Zawał. Nie, nie jest okej. Okay. Umarła. Zaraz ty też umrzesz. Spoiluję ci życie! By the way, jakie jest wasze ulubione zwierzę będące nazwą siecią sklepów w Polsce? Lidl. Stokrotka. Lewiatan. Nie no, liczy się. Czy to w takim razie czym jest Lidl jako zwierzę? To są przepiękne pytania, które tylko i wyłącznie doświadczycie na streamach Juniora. Mój ulubiony sklep ze zwierzęciem w nazwie to Gama. Nie! Nie żyje! Nie żyje! Nie żyje! Piąta. Marta to Piotr i Paweł sprzedany, kurwa. Co ci Piotr i Paweł zrobili? Tak na serio. Czy Piotr i Paweł jeszcze istnieje? O, dobra, mam Wikipedię. Piotr i Paweł. Polska sieć supermarketów działających w latach 1990-2019. O, już ich nie ma. Tworzona przez Eleonorę Woś i jej synów Piotra i Pawła. Kurde, to czemu się nazywają Piotr i Paweł, skoro jeszcze Eleonory nie jest ten? To się powinno nazywać Eleonora, Piotr i Paweł. Oszuści. Od 1 czerwca 2018 roku funkcję prezesa zarządu spółek grupy Piotr i Paweł pełni Marek Miętka. To powinno być Eleonora, Piotr, Paweł i Marek, który zastąpił długoletniego prezesa spółki Macieja Stanińskiego. Co to za dziwne uniwersum? Eleonora, Piotr, Paweł, Marek i Maciej. Nie, no kurde, znowu jumpscare. Bo to zasługiwało na PPG. Nie! Nie zrobiłaś mi tego, gro. No właśnie, zrobiła. Czy ja mam dodać licznik crashy? Nienawidzę tej gry. Nie wierzę. Znowu dałem się nabrać. Po tym wszystkim, co się do tej pory zadziało na streamie, czat też zaczął odwalać. Kolejny dzień w szkole, zajkaj!
Poczekajcie, czekaj, bo to jest świetny pomysł. Kurde, dobra, jak będzie segment szkolny, to odpalamy to. Chwila, jeszcze raz. Zostaw mnie, gro! Profesor, moment! Kurde, ja nie chcę, żeby ten materiał aż tak mocno był zbanowany na Twitchu, ale kurde, a co byśmy, jeżeli byście podesyłali śmieszne momenty do jakiejś muzyki, które totalnie nie pasują? Do Outlasta. To co to? O, może być, ale to jest 10 godzin aż. W sumie pasuje nawet. Odwala nam już. Dobrze. No padam jak do gołota, 4 razy i 2 krasze. Dobrze, Gimse. Motywuj dalej. O, ja wiem co muszę puścić. Chwila. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd masz tutaj wolę zwycięstwa? Dlaczego chcesz iść i walczyć? Raz czy drugi ci nie wyszło. To się liczy. Niebieskie są uczucia, które są we mnie. Jestem niebieski, dabadibadubaj, albo di, albo daj, albo di, albo daj, albo di, albo daj, albo di, albo daj. Albo di, albo daj, albo di, albo daj. Albo di, albo daj, albo di, albo daj. Dobre. Gratulacje, użytkowniki, zrobiłeś śmieszne. Ja to tylko powiedzieć, powodzenie, zaraz spanie. Spokojnie, dziękuję, wiesz jak, że wpadłeś chociaż na chwileczkę. Na pewno powodzenie jeszcze przydadzą przy takim gówno challenge'u. Tak, i znowu gry wyjebało, ja zaraz zrobię licznik crashy. Co w sumie nie jest głupie. No i dobra, mamy zrobione. Umarłem! Najgłupsza śmierć, jaką miałem do tej pory. No i to na cutscenki teraz. No dobra, co to jest? Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Krzyż. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. A na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka. A to właśnie on miał wszystko odmienić. No już, wstawaj. No już wstaję. Tak świeże. Tak działa Almette. Kurwa mać! Muszę stać blisko tu. Dobra, weszła. Dobra, biegniemy. Please! Nie! Niestety najlepszą próbą tego dnia okazała się być ta pierwsza. Jako, że już było późno, odpuściłem sobie dalsze granie i do Outlasta 2 usiadłem 3 dni później.
Dzień drugi. Tego dnia miałem mało czasu na streamowanie i robienie wyzwania. Miałem tak około 2-3 godziny na grę, więc postanowiłem w głębi duszy jedno. Tego dnia Marta mnie nie zabije. Nie wiesz. Za jakieś 40 minut dojdziemy do tej Marty, która... Mam nadzieję, że będzie dla mnie łaskawa dzisiaj. No, no, zobaczymy. Zrobiłem to! Tak! Nie! Biegnij! Ale mamy wózek już! Mamy wózek! Mamy wózek! Mamy wózek! Mamy wózek! Mamy wózek! Tak! Tak! Jest! Przepraszam, ale ja muszę to puścić. Reszta rana do tej pory nie sprawiała mi większych problemów, więc wracamy do tajemnicy łazienki. I tu jest mój personal best. I tu jest ten mój moment. I ja wymkminiłem nowy sposób. Bo ostatnio odwróciłem się tutaj 180 stopni i zrobiłem drugie 180 stopni i wbiegłem w przeciwnika. Więc zróbmy to teraz inaczej. Po prostu wejdźmy do tego pomieszczenia. Odwróćmy się tak. Potwierdzam, że to jest ten pokój. Idźmy tyłem. Jest. Widzicie tam tego gnoja? Jak on przeszedł? Jesteśmy już poza. To już moje personal best. Od razu po szkolnych perypetiach wpadamy w mocny fragment. Ucieczka przed strzałami Lairda w małym zagajniku. I to jeszcze po ciemaku. To zdecydowanie jeden z najtrudniejszych momentów w grze. To jest ten. Zamykamy, rygluj. Rygluj. I teraz staramy się, żeby on nas nie trafił. Bo jak trafi, to game over. O, widzicie? Stoi. Stoi tutaj, widzicie go? Around the tree, around the tree! Mamy to! Uuu, wiecie, jeden z najgorszych segmentów zrobione. Ale to jeszcze nie wszystko! Teraz ucieczka na bardziej otwartym obszarze. Wciskaj shifta. Bo inaczej nas ustrzeli. I teraz czołg. Dzięki temu nas nie trafi. Dobra. Czyli teraz możemy spokojnie się czołgać? Co to za pomówienia? W związku z tym, że coś mi nie grało w tej śmierci, postanowiłem sprawdzić, co poszło nie tak. I zobaczymy co... Jest przejście po prawej! No cóż, zdarza się. Kolejne próby odbyły się dwa dni później. Skoro pierwszego dnia najlepszy run był tym pierwszym, a drugiego poszedłem deko dalej, to jak to wyglądało podczas trzeciego dnia? Czy do trzech razy sztuka i znów pierwszy run będzie tym najlepszym? Mam nadzieję, że będzie ci tak dobrze szło, jak mi granie w Outlast 2. Ten żart zaczyna być chyba nieśmieszny, co? Ale mi serducho wali. Skakuj! Dobrze, mamy to! Naprawdę najgorszy moment. Serio, adrenalina skacze za każdym razem, gdy robisz tą Martę. Przynajmniej wiecie co? Przynajmniej już w tych fragmentach, w których jesteśmy poza tą sceną z Martą, z wózkiem, przynajmniej mam jakąś zabawę. O dziwo. Bo przynajmniej robię coś,
co jeszcze niezbyt dobrze znam. Te cztery wyjebania w pierwszego dnia z Martą sprawiły, że tamte segmenty już praktycznie na autopilocie przechodzę. I nie tędy, tędy. Udało się tym razem pójść właściwą drogą. Po kilku mniejszych, większych sekcjach sprintowych Laird szykuje dla nas super fajną atrakcję. Pogrzebanie żywcem, z którego grzecznie odmawiamy po tym, jak już nas zasypano. Docieramy do chatki, w której trzeba odnaleźć linę, by opuścić strefę skażonych. Umiejętnie suniemy pomiędzy budynkami, znajdujemy potrzebny przedmiot i wracając jednocześnie unikamy też po raz ostatni Lairda, by w końcu od niego uciec. Teraz bodajże najnudniejsza sekwencja w grze. Jezioro. 10 minut płynięcia na tratwie. Co prawda to 10 minut prawie odpoczynku, ale czy naprawdę to było konieczne, byśmy musieli marnować na nie całe 10 minut takiego rana? Nieważne, zbliżamy się do kopalni. O dobra, 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 zaraz docieramy do segmentu, w którym będę musiał się chwilę skupić, więc uwaga. Bo tak, po pierwsze musimy jak najszybciej płynąć w stronę tego. Zaraz będzie boom i jak będzie sekcja szkolna, będę musiał... Co jest? No ja płynę! Ja przecież kurwa płynąłem! Ja przecież kurwa płynąłem, o co ci chodzi, chłopie? Wiecie, co się okazało? Moja postać nie płynęła z shiftem. Pomimo tego, że ten shift wciskałem. Dowiedziałem się o tym dopiero, jak obejrzałem fragment filmu tego samego typa, który pomagał mi w osiągnięciu tego osiągnięcia. I znów się potwierdza. Kolejny rekord. To co, reszta runów tego dnia będzie gorsza? Skąd wiedzieliście? Serio? Nie! Co jest? Psycha z każdą porażką siadała coraz bardziej. Dobra kurwa, pierdol intro. Mogę schować kamerę? Czy mogę pierdolić ten reportaż? Możemy wrócić do domu. Może jest szansa jedna na milion, że się ten cały helikopter nie skraszuje, dostajesz free achievement. Mam dość tej gry. Mam dość. Po raz kolejny widzieć tę samą cutscenkę, po raz kolejny powtarzać te same czynności. To tylko szaleniec mógłby to robić. Bo naprawdę to jest najcięższa rzecz, jaką obecnie robię w grze, w życiu. Najcięższa na psychę, najcięższa na wszystko inne. Nie ma na razie innego challenge'a, który był trudniejszy niż Outlast 2 challenge. Nie ma trudniejszego. I nudniejszego przy okazji. Nie martw się. Zrobisz to jutro. Oryginalnie plan miał wyglądać standardowo. Streamek od 18 i rura po zwycięstwo. Ale tego dnia czułem, że trzeba ruszyć wcześniej ze streamem. Nie miałem nic do roboty, więc już od 15 grzałem moje krzesełko ciepłem mojej pupy. I znów wróciłem do Temple Gate. Tym razem pełen determinacji, by w końcu skończyć swój koszmar. Już moja psycha jest tak sitting, że... Po prostu komentowanie Outlast 2 sprowadza się tylko i wyłącznie do tego. Niorka powaliło! W nowej serii gościa, który pisał Higurashi, co się nazywa Sikonia. Co? O to spierdalaj! Wynoś się, śmieciu jeden! Czekaj, w którą stronę? Nie, uciekaj, 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 uciekaj! O kurwa mać! Zaraz będę musiał się wyleczyć. Ja pierdolę! Ja nie mam bandaży! Nie mam bandaży! Nie pierdol! Ja nie mam bandaży i nie wiem, gdzie one są! Ej, bo ja mogę umrzeć. Ja wydaje mi się, że już umieram. Tak, bo mi się ekran zmienia! Nie, mam przejebanego rana! I to tylko i wyłącznie dlatego, że mnie gość znalazł! Na całe szczęście... Poczekaj, a tu są bandaże? Tak, jest! Ja pierdolę, dzięki Bogu! Dobra, najpierw się wyleczę. Ja pierdolę! Byłem bliskim do Deda! O, to zaraz będzie bardzo dobry moment na śmieszek.
który planowałem wczoraj, to wcale nie jest ironia. Jak wczoraj zacząłem pływać tratwą, to wtedy dowiedziałem się o informacji, że Królowa Elżbieta nie żyje. Teraz pytanie, czy chcemy full wersję? Chyba tak, lecimy z full wersją. Królestwo! Ale to pięknie weszło. To wiecie co? Skoro już tutaj mamy śmieszkujemy, to musimy puścić jeszcze inną muzyczkę. Okręt nasz wpłynął i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał wypłynął nas. Maksymalny poziom imersji. To jeszcze nie była moja finalna forma, Pipo. Śmierć nam niosą cię. Tylko spotkanie się z długami wygra ten, kto utrzyma sił. Huk udział, kto się falami. Dopływamy do kopalni i mam nadzieję, że shift będzie działał. Dobrze, działa. Płynę szybciej, bo to od razu już widzę. Bibi! Od teraz zanurzamy się w nieznane. Od razu jak odzyskamy kontrolę nad grą, odwracamy się i rura przez około 20 sekund w totalnych ciemnościach, aż nie znajdziemy ścianki, na którą możemy się wspiąć. Kilka pościgów z demonoksiędzem później i po dość oryginalnym segmencie, gdzie możemy poślizgać się w pokoje z krwawymi zraszaczami, w końcu docieramy do celu podróży naszego bohatera. Kopalnia. Sama sekwencja jest o tyle charakterystyczna, że wszędzie widzimy deszcz krwi. I ten sam deszcz będzie nam pomagał nawigować po zanurzonym w ciemności kompleksie. Nie są to trudne fragmenty, choć potrafią czasami zaskoczyć. Dobra, wystarczy. No nie ma mowy, nie ma mowy! Ja pierdolę! Całkiem inaczej jest z segmentami szkolnymi. Pościgów jest coraz więcej, są coraz trudniejsze i natrafiamy niekiedy na takie, których poziom trudności sięga sufitu. Od chociażby sekwencja w bibliotece. Dobra, przygotowuję się mentalnie. Bo tak, muszę znaleźć w ogóle alejkę z taką szafeczką. Ona jest... tutaj. Dobra, idziemy. Tu. Tędy. Tędy. Tak. Pojawia się demon. Przeszedł. Zrobiłem. First try. Jazda. I tutaj biblioteka zrobiona. Dobra, teraz chwila oddechu, bo tu muszę oszczędzić sobie naprawdę mocno staminę i przygotować się na kolejny najgorszy segment, czyli pościg w tym miejscu. Pozostaje jeszcze dość skillowy pościg, by móc wejść do windy i zbliżamy się do ostatniego, najtrudniejszego rozdziału. I GG, ostatni chapter. Welcome to kopalnia. Znaczy, jaskinie. Schodząc do ostatnich wyzwań, napotkałem na pierwszy dość poważny problem. W ogóle ile mam baterii? Jak mało baterii mam! Oh shit! Ale będę flikował. Taka liczba pasków oznaczała jedno. Mogłem nie mieć jej wystarczająco na fragmenty, w których ta bateria byłaby potrzebna. Ale przy okazji odkryłem coś niespodziewanego. W sumie widzę więcej na screenie OBS-a niż w grze. To jest śmieszne. Tak, ten mały exploit totalnie zmienił moje strategie do tej gry. Więc wychodzimy i no w kuckach i chłop tutaj jest. Aktywacja chłopa. No, to tak się nazywają momenty, w których spawnujesz chłopów, którzy coś robią. Regeneracja staminy.
180. Jedziemy. Nawet się bez heala odbyło. Nice. Dobra, to teraz gościa do szczeliny muszę zlurować. No chodź. Idziesz? Idzie. I teraz robimy tak. Wchodzimy do szczeliny i on mnie będzie musi wyciągnąć. Wyciąga. Więc teraz biegniemy po prostu w tamtą stronę. S. W końcu docieramy do największej przeszkody tego rana. Twarzoliz. I segmenty w totalnych ciemnościach. Wpierw pościg, potem zalane do pasa tunele, w których trzeba wyłączyć prąd w kablach w przejściu, do którego musimy się udać. I choć dwie wajchy do tego zostały przełączone, niestety... Nie. Poszedł z drugiej strony? Kurwa! Nie, wal, proszę, please, nie! To jest śmierć. Najgorsze jest to, że pozostał wtedy tylko Chase i Marta. Jakbym to zrobił. Pomimo takiej śmierci bliskiej końca gry, nie podłamałem się. Czułem w kościach, że dzisiaj ujrzę końcówkę, więc brnąłem dalej. Kolejne dwie próby skończyły się przedwcześnie. Znam teraz uczucie pań lekkich obyczajów, ból jak mają klientów, którzy muszą zwalić to powtórzyć w... NIE! To się właśnie dzieje, kiedy się nie koncentrujesz. Tu widzę drzwi. Tak, naprawdę, ja mogę nawigować po ciemnościach, jak sobie chodzę ten. Zajebiście, dobra, ja tak będę robił. Ale co z tego, skoro Laird sam przyszykował niespodziankę? Ale w końcu nadszedł ten run. Cześć, tutaj montażowy Nioru. Za chwilę skończę montaż i film poleci na render. I zanim pójdziemy dalej, chciałem powiedzieć o kilku informacjach, które chciałbym, żeby nie zostały pominięte pod koniec filmu, dlatego wklejam to teraz. Po pierwsze i najważniejsze, bardzo serdecznie ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Skoro to oglądasz, oznaczasz, że przeszedłeś bądź przeszedłeś przez cały ten wcześniejszy montaż. Jeszcze pozostaje ci tylko końcóweczka. Więc jeżeli ci się naprawdę podobało, to zostaw łapkę, dowolnie jaką, sub i komentarz, czyli to, co właściwie każdy inny YouTuber ci powie i w zasadzie pewnie co wiesz. Ale w moim przypadku ważniejszą rzeczą jest co innego. Jeżeli serio ci się podobało, to nie zapomnij o podzieleniu się tym filmem ze wszystkimi, ponieważ dla mnie największą rzeczą, która jest potrzebna, to jest ekspozycja. Jeżeli chcesz, żeby więcej takich materiałów pojawiało się w przyszłości, to nie zapomnij właściwie o tym. Po drugie, mam jeszcze konta na innych social mediach, na Twitterze, czy chociażby mam swój własny serwer Discord. Wszystkie linki są w opisie, więc jeżeli jesteś zainteresowany moją osobą, bądź tym, co robię akurat w danej chwili w moim życiu, to zapraszam do polajkowania wszystkich rzeczy, które są tam na dole. A zwłaszcza Twitcha, gdyż wszystko to, co tutaj widzieliście, to było nagranie na żywo. I zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście się tam pojawiali, ponieważ naprawdę wiele rzeczy, wiele fantastycznych rozmów z osobami oraz wiele sytuacji niestety z tego filmu musiało zostać wycięte, ponieważ jakby to było więcej powsadzane, to najprawdopodobniej film znowu by trwał 2 godziny, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo, to zapraszam bardzo serdecznie, a zwłaszcza w sobotę o godzinie 12, ponieważ no, o tej godzinie będzie robiony kolejny challenge i mam nadzieję, że ten akurat będzie naprawdę świetny do oglądania, ponieważ to będzie coś, co chyba tak jak ostatnio, nie powiem wam jeszcze, co to będzie. Jeżeli chcecie się przekonać, to zapraszam właśnie w sobotę o godzinie 12. A skoro już o Twitchu mowa, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim gigaczadom, którzy postanowili pospędzać ze mną trochę czasu na Twitchu, zwłaszcza podczas challenge'u, ponieważ wasza pomoc była
naprawdę na wagę złota. Wszystkie osoby, które były, są wymienione teraz właśnie na tej liście, naprawdę serdeczne dziękuję leci, bo bez was najprawdopodobniej Outlast 2 w ogóle by nie wyszedł. Najprawdopodobniej ten challenge znowu bym rzucił w kąt. I ostatnią sprawą jest to, że to już jest takie ogólne podziękowanie, ponieważ mój pierwszy poważniejszy filmik, czyli Sirius Facta, wygenerował tyle wyświetleń oraz tyle ocen. Naprawdę serdecznie dziękuję za tak ciepłe przyjęcie tego filmu, za każdy feedback, czy to pozytywny, czy może troszeczkę bardziej negatywny, ponieważ wiem już to, że od was, że to co robię jest dobre i że to co robię jest dla was fajne. Na pewno tej maszyny nie zatrzymam, ona będzie jechała dalej z coraz ciekawszymi grami, z coraz trudniejszymi wyzwaniami, więc w zasadzie wiem, jak mam lecieć z tym kanałem dalej. I tak już troszeczkę te informacje robią się dłuższe, więc nie będę was zatrzymywał, lećcie do końca filmu. Od nowa! 19 próba, czy dojdziemy do 20? Do 20, do 20. A spierdalaj, szafko. Dwie godziny i znowu mierzyłem się z Valem. Z Valą. Z Valą. Mózg. Tutaj jest przejście. Tu. Tu mam iść. PB! Trzy rzeczy remaining. Naprawdę mi serduchowali. Pierwszy jest zdecydowanie najgorszy. W nim Lizimortka goni nas po absolutnie ciemnych tunelach. To właśnie na ten fragment oszczędzaliśmy baterię. Bez niej nie da się tego fragmentu przejść, nawet z pomocą exploita z OBS-em. Jak wytrwamy, idziemy na balangę u heretyków, w końcu dowiadujemy się, o co chodzi z fragmentami szkolnymi, uciekamy za ostatnim pościgiem i znajdujemy narzeczoną. Pozostało jedno ostatnie starcie ze starą znajomą. Idzie ona! Marta odpisała! Ale ja nie chcę już więcej jej znać! Wypierdalaj, Marta! No przechodź. Jest! Tak! Mamy to! Jeszcze tylko 10 minut cutscenek i mamy to!
Teraz tylko Prejga, żeby nie wywaliło w jakimś głupim momencie. Już tu nie możemy umrzeć. Nie ma jak umrzeć. Więc tak jak mówiłem, 10 minut cutscenek później... Mamy to! Nawet nie wiecie, jaka to jest dla mnie ulga, już nigdy więcej nie wracać do Outlasta. I fucking did it. Próba numer 19 okazała się być tą szczęśliwą. Zapewne się możecie zastanawiać, czy to było warte? Z jednej strony, oczywiście, że nie. To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w grach komputerowych. Ale z drugiej strony, tak, gdyż... To była najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem w grach komputerowych. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli film się spodobał, zrób wszystko to, co najprawdopodobniej i tak już wiesz od innych twórców, czyli łapka, sub i komentarz. Nie zapomnij zwłaszcza o podzieleniu się tym filmem ze wszystkimi, a także wpadaj na moje streamy i social media. Grufesorska legenda trwa. Siemaneczko.